Czołowi zawodnicy Śląska są w doskonałych nastrojach, bo w miniony weekend zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20. W finale turnieju w Trójmieście okazali się lepsi od wrocławskiego klubu koszykówki. Tym razem kolejne derby z inną drużyną z Wrocławia, która stawia na rozwój młodych. I znów Śląsk okazał się lepszy, tym razem w walce o drugoligowe punkty. Było sporo pytań, czy zdoła wypocząć po morderczym turnieju, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem duetu Krzykała. Tomczyk. Po pierwszej kwarcie ich rywal z ławki trenerskiej, a były kolega z parkietu Robert Kościół, który opiekuje się gimbasketem, mógł mieć jeszcze nadzieję na korzystny wynik. Śląsk prowadził tylko 24-21. Dwie kolejne kwarty jednak rozwiały wątpliwości. Na razie obie drużyny dzieli różnica co najmniej klasy. Śląsk pokazał wielką siłę i dał kibicom wielką nadzieję przed zbliżającą się fazą play-off. Drugą odsłonę meczu gospodarze wygrali 22-7, a w kolejnej kwarcie triumfowali 31-11. W każdym elemencie byli zdecydowanie lepsi. Trochę wybili basket z głów zawodnikom gimbasketu. Tej młodej drużynie taka lekcja na pewno bardzo się przyda. Śląsk po słabszym okresie chyba wrócił już na właściwe tory i jest coraz bliżej zwycięstwa w sezonie zasadniczym. 18 punktów, najwięcej wśród zwycięzców zdobył Dominik Wilczek w ekipie pokonanych. Najskuteczniejszym zawodnikiem był Rafał Malitka. Podkoszowy zaaplikował swoim przeciwnikom 17 oczek. Spartan w ostatnich tygodniach mocno stawia na siatkówkę. Trwa przecież Volley Wro Spartan, czyli ligowa rywalizacja mężczyzn. Teraz coś dla pań. I tylko dla pań. Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan szykuje specjalny turniej adresowany wyłącznie do kobiet z okazji ich święta. Turniej ten będzie miał miejsce 11 marca od godziny 9. Będzie on połączony również ze specjalnym fit dniem, czyli będzie to okazja dla wszystkich uczestniczek, aby dokonać na przykład pomiaru składu ciała, czy dokonać degustacji zdrowych przekąsek. Wciąż można się zgłaszać, by wziąć udział w rywalizacji. Wystarczy zebrać koleżanki, utworzyć tym samym zespół i się zgłosić, a wszystkie drużyny mile widziane. Jeśli jakiś zespół jest zainteresowany uczestnictwem, to jak najbardziej wszelkich informacji udzieli recepcja Centrum Treningowego na Krajewskiego oraz koordynator rozgrywek. Wszystkie informacje są zawarte na fanpage'u Ligi Volley Wro Spartan oraz na stronie internetowej Ligi Volley Wro Spartan. Na najlepsze zespoły czekają nagrody. To oprócz świetnej zabawy kobiet z okazji ich święta zawsze kusi uczestników podobnych turniejów do wzięcia udziału w rywalizacji. Sprawdzamy więc, co można wygrać. Oprócz tych nagród zawsze mile widzianych przez zawodników, czyli pucharów, przewidujemy również vouchery na wynajem hali tutaj na Krajewskiego, a także pewne niespodzianki, które na razie pragniemy zachować dla siebie, ale obiecujemy, że będą to naprawdę fajne nagrody. Dodajmy na koniec, że wpisowe za udział w turnieju wynosi 300 zł. Ciągły rozwój jest niezwykle ważny u każdego, także zawodowych sportowców, którzy, by stawiać kolejne kroki w danej dyscyplinie, potrzebują nowych bodźców. Te mogą się pojawiać przy różnych formach aktywności. Ważne jednak, by ich dostarczać w odpowiedniej dawce. Mówiliśmy nie tak dawno o wspólnym treningu karateków Jacka Lamota z zaprzyjaźnionym klubem z Tarnowskich Gór. Zazwyczaj wrocławska ekipa spotyka się z zawodnikami tej drużyny podczas imprez. Tym razem było wspólne trenowanie. Zajęcie okazało się fantastycznym pomysłem i obie strony mocno z nich skorzystały. Tym razem sensei klubu karate Kyokushin imienia Masutatsu Oyamy we Wrocławiu zaprosił do stolicy Dolnego Śląska wybitnego fachowca Remigiusza Karpińskiego. To wielokrotny mistrz polski, medalista Mistrzostw Świata i Europy, specjalista od Kihon Kata oraz Bunkai. Wielu czołowych polskich zawodników korzysta z jego pomocy. Też tak było z grupą zawodników z Wrocławia i nie tylko. Dwa dni seminarium minęły błyskawicznie, ale rady mistrza na długo powinny pozostać w pamięci zawodników. Zwraca uwagę na wiele szczegółów, które są w dyscyplinie niezwykle istotne. Praca nad nimi może podnieść danego fajtera na zupełnie inny poziom. Liczymy, że klub Jacka Lamota w dalszym ciągu będzie stawiać na nowe doświadczenia. To wydaje się idealną drogą do doskonałego rozwoju. Zaglądamy na kort w hali Orbita, gdzie trwa wrocławski challenger tenisowy. W zawodach startuje wielu wybitnych tenisistów, których za darmo w akcji można zobaczyć w stolicy Dolnego Śląska. W tym gronie nie ma już niestety Jerzego Janowicza, który w czwartek pożegnał się z imprezą. Emocji jednak w weekend na pewno nie zabraknie. Dwa półfinały w sobotę o 14 i 16.30, w niedzielę danie główne imprezy, czyli wielki finał. Debliści zaczną grać od 16, singliści od 17.30.
Nieco wyjeżdżając z Wrocławia, warto w sobotę zahaczyć o halę w Kobierzycach. Zostanie tam rozegrany kolejny mecz Superligi Piłkarek Ręcznych. Do tego niezwykle istotne spotkanie dla walczącego o fazę play-off miejscowego KPR-u. Na dokładkę będzie to starcie derbowe, bowiem KPR podejmie inny KPR z Jeleniej Góry. W Karkonoszach drużynie Tomasza Folgi udało się wygrać. Jak będzie tym razem? Początek spotkania w sobotę o 17. Przechodzimy teraz do siatkówki. W drugiej lidze już pora na fazę play-off. Na straconej nieco pozycji w pierwszej rundzie stoją zawodnicy Gwardii Wrocław. Nasza drużyna zmierzy się w dwumeczu z Astrą Nowa Sól. Przeciwnik chce nie tylko powalczyć w ćwierćfinale, ale i wygrać całą grupę. Później włączyć się nawet do walki o awans do pierwszej ligi. Astra ma spory potencjał, ale może zadziała magia hali przekrupniczej. Początek spotkania w sobotę o 18. Piątą kolejkę spotkań Wolej i Wrocław Spartan rozegrają w niedzielę siatkarze w hali Przykrajewskiego. Jak co tydzień trzy mecze. O 10 rozpoczną drużyny, które na razie zajmują w tabeli dwa ostatnie miejsca. To Invictus Wrocław i Zenit. Nieco później, bo na 11.10 zaplanowano starcie JJ International i Fata Morgany. Na finiszu dnia o 12.20 mecz zdecydowanie zapowiadający się najciekawiej. Lider Korki zagrają z trzecim w tabeli Elektronem Wrocław. Teraz coś dla fanów korfbolu. Soboty i niedzielę. Dwa starcia przy Przesmyckiego. Drużyna AZS Bol Wrocław Korfball Team zmierzy się w weekend z aktualnym mistrzem Polski z Warszawy. W sobotę promocja dyscypliny przed meczem pierwszych ekip na boisku zaprezentują się najmłodsi Gimnazjum Urszulane kontra Gimnazjum nr 11. O 18.30 już natomiast starcie seniorów. W niedzielę drugi mecz między Wrocławiem a Warszawą. Początek jest planowany na 10.30. Zaglądamy teraz do Banda Club Sky Tower. W sobotę rozegrany tam zostanie ostatni turniej eliminacyjny amatorskiej ligi bilardowej. Nie powinno zabraknąć najlepszych, bo to już ostatnia prosta przygotowań do wielkiego finału. Turniej od godziny 11. Można odwiedzać lokal i przyglądać się rywalizacji z udziałem najlepszych zawodników. Ranking i klasyfikacja eliminacyjna dostępne na stronie organizatora. Na koniec jeszcze zachęcamy do udziału w biegowej inicjatywie w sobotę. O godzinie 11 na terenie WF-u odbędzie się drugi wrocławski bieg dla hospicjów organizowany przez Fundację Hospicyjną. Całość wpłat od uczestników biegu i sponsorów zostanie przeznaczona na potrzeby chorych z dwóch hospicjów. W sobotę również początek kolejnej edycji programu i ty możesz zostać maratończykiem. Organizatorem jest MCS Wrocław i na stronie centrum znajdziecie szczegóły.